Cześć, witamy Was w 10. ostatnim odcinku drugiego sezonu Waszego ulubionego podcastu Neurofreaki. Mówią Wasi ulubieni fizjoprezenterzy, czyli Patryk Sobotka i Maciek Duczyński. Czyli zostajemy przy nazwie fizjo. Widzę, że nie odczepiam się od tego. No, dobra, niech będzie. Fizjoprezenter, spoko. W przeszłości nie wymarzysz. Znaczy, że tyle nie? Tak. Słuchajcie, dzisiaj mamy na tapecie taki temat, który zmontowaliśmy, jego roboczą nazwę jako nie bądź dzbanem, nie walcz, nie uciekaj. I będziemy chcieli podsumować sobie i dołożyć do tego kilka bardzo ważnych czynników. Dziewięć lat naszej pracy, można powiedzieć. Dobra, tak, podsumować całą naszą... Ja mam takie aspiracje, żeby ten odcinek, nie wiem, czy będzie najlepszym, bo też troszkę zmęczeni jesteśmy po całym tutaj, ale to powinien być taki odcinek, że gdyby ktoś chciał dowiedzieć się czegoś na temat swojego ciała, funkcjonowania, tego, dlaczego chruje i ma różne problemy, to powinien być ten odcinek. Tak ma być. Tak jest założenie. Także właściwie dlaczego? Może w większości... O co chodzi z tą walką i ucieczką? Dlaczego nie walcz, nie uciekaj? Bo ktoś może być, ale ja nie walczę. I nam tu za bardzo nie chodzi o jakby taki świadomy proces, że podejmuję w tym momencie walkę i będę uciekał, bo boję się czegoś. Tylko będziemy mówić sobie o układzie autonomicznym i o takich, powiedzmy, pierwotnych reakcjach, które są niezbędne do przeżycia, niezbędne do funkcjonowania, do podejmowania walki każdego dnia rano wstań z łóżka. O, tak powiedzieć. To takie głębokie. I niestety jest z tym duży problem. I jakbyśmy mieli jakby określić, teoretycznie jest to niemożliwe, a z drugiej strony jest to możliwe. O, bym tak powiedział. Przyczynę problemów większości moich pacjentów to jest właśnie ten mechanizm, który jest troszeczkę wygórowany. Tak. Czyli możemy powiedzieć, że takie po prostu zaburzenie działania homeostazy. Tak. W większości przypadków. No bo jeśli mamy kogoś, kto z jakiegoś powodu choruje, ale w sumie nie ma takiej jednego tego punktu zapalnego, od którego się zaczęło, a to jest w sumie większość osób, które nas odwiedza, czasami jest tak, że jakby odpowiedź organizmu jest zupełnie nieadekwatna do tego, co się wydarzyło. Mhm. Czyli ktoś nadepnął na klocka Lego i po prostu później go boli kolano latami. Tak, dobra, to jest oczywiście mocno przekolorowana sytuacja, ale powiedzmy, że nie, zwykłe skręcenie stawskowego, klasyka, tak? To jest uraz, który praktycznie spotka większość osób, albo spotka, albo w przypadku z nich spotka, no bo jednak to dużo osób ma właśnie taki klasyczny, supinacyjny uraz stawskowego. I jest tak, że powiedzmy, uszkodzi sobie więzadło, to powinno się regenerować, powiedzmy 3-6 miesięcy, tak? W zależności od stopnia uszkodzenia, a się okazuje, że masz problem z tą stopą rok, no nie? Dwa, trzy. I kurde, coś jest nie tak, no nie? I to jest jakby jedna z głównych przyczyn. Oczywiście, jeśli chodzi o problemy, to wcale nie musi wystąpić jakaś komponenta urazowa. No sutra, tylko tak naprawdę większość dużo mamy właśnie tych pacjentów, którzy uszkadzają się przy prędkości zero. Z większość. I praktycznie większość. Wszystkich, no nie? Jak w tym momencie na przykład u mnie jest tak, że troszeczkę na wizytę trzeba poczekać, no to wiadomo, że nikt nie czeka po urazie na terapeutę, tylko idzie po prostu do dobrego, który jest wcześniej dostępny. Natomiast to są praktycznie wszyscy pacjenci. W przypadku u mnie, a oczywiście jak ktoś pracuje powiedzmy w takich stanach ostrych, ortopedycznych, no to on ich ma troszeczkę mniej, ale większość pacjentów to pacjenci, jak to mówimy, niespecyficzni, tak? Czyli boli ich, nikt nie wie dlaczego, co tam się wydarzyło. Trudno powiedzieć, kiedy się zaczęło. Czasami jest nawet trudno określić jakiś charakter takiej częstotliwości występowania tego problemu, bo się czasami zaostrza, czasami jest łagodniejszy. I tak nie bardzo można jakby to wyłapać. I to też jest jakby przyczyną tego, że te osoby wędrują po różnych specjalistach i szukają, że może to jest, może mi tam pomoże kardiolog, albo on nic nie znalazł, to może pomoże mi internista, może pomoże mi fizjoterapeuta, może pomoże mi ktoś inny, a tutaj jest trudno jakby tą jedną jakąś lokalizację w ciele sobie znaleźć, dlatego że problem jakby w ogóle nie jest nigdzie umiejscowiony. W ciele. Tak jest jakby tak w wielu miejscach, nie? Można powiedzieć. Tak, to jest jakby to jest bardziej raczej taki stan, nie? Tak. I jakby zaburzenie działania całego układu, a nie jednej części ciała. Mhm. Może też jakby powiemy wam, dlaczego mówimy aktualnie teraz o tym, bo to jest jakby dobry moment, bo w sumie jesteśmy w trakcie, już jakby kończymy nagrywanie materiału z ostatniego kempa. I tam też stwierdziliśmy, że to nie będzie taki zwykły materiał jakby promujący szkolenie, tylko no coś z przekazem.
i właśnie gdzieś chcieliśmy powiedzieć o tym, dlaczego ludzie chorują i że może by zwolnić. A to jest bardzo fajny jakby czas, żeby o tym powiedzieć, no bo jesteśmy troszeczkę odcięci od jakby cywilizacji. Mimo, że jesteśmy blisko Warszawy, to nie mamy internetu, nie mamy specjalnie zasięgu i tak naprawdę no, żyjemy tylko tutaj po to, żeby się tam uczyć i spędzać z sobą czas. Więc dużo osób, jak dzisiaj Krzysiek z nimi rozmawiał, a pod kątem, co im się na szkole nie podobało i nagrywaliśmy różne te wypowiedzi, to w sumie wiedzieliśmy, co powiedzą, tak? Że to jest fajnie, bo jest taki reset, bo jakby taki nie ma tego wszystkiego, tego całego spamu, który dzisiaj nas otacza i tego nadmiaru informacji, bo tak naprawdę mega proste życie, tak? Jednocześnie do tego stopnia, że teraz sobie kręcimy, w sumie skończyliśmy kempa, a sobie ludzie dalej kręcą się po środku i nie chce im się wracać specjalnie, bo to jest tak, że tu się nic nie dzieje i to jest fajne. Tak. Nie widzimy specjalnie gdzieś tam otaczających nas billboardów, reklam. Tak. No i nie ma takiego nadmiernego tego szumu. Tak. Nie? Informacyjnego, no nie? I z jednej strony jakby nie ma tego, a z drugiej strony mamy coś dużo lepszego, tak? Mamy naturę i jakiś taki cykl po prostu jest dość fajny, bo wygląda to u nas w ten sposób, że gdzieś tam wstajemy sobie rano, robimy sobie jakiś delikatny rozruch, tak na spokojnie, później idziemy sobie popracować jednocześnie, a coś tam kreatywnego porobić, a później jest jedzonko i tak powoli nie przebudźcowujemy się i kurde. Ja na przykład bardzo wypoczyłem na kempie. No. Mimo tego, że... I zobacz, jakby to też jest ciekawa sprawa, bo mimo tego, że jakoś nie spaliśmy wybitnie długo, no bo to było, nie wiem, 3, 4, 5 godzin, bo jakby po co spać, skoro można z ludźmi pogadać fajnymi, z którymi się pewnie nie zobaczymy przez jakiś czas, a jednocześnie no, jesteś taki cały czas naładowany i to jest już jakby praktycznie 8 dzień i no tak. Kurde tej mocy... I nadal jest energia, nie? Tak, a udało się jednocześnie zrobić kilka fajnych rzeczy, tak? I gdzieś tam oprócz szkolenia to coś tam w internecie, no działo się w międzyczasie, więc fajnie, a często jest tak, że jesteś po prostu gdzieś tam w mieście, w swoim domu, ta ilość bodźców jest na tyle duża, że to cię po prostu cały czas czujesz się zmęczony. Często na przykład nic nie robisz, ale tu tam jeszcze, akurat w moim przypadku to może tak nie jest, ale ludzie tak mają, którzy gdzieś tam telewizja, radio, praca, do pracy radio, tutaj telefon, internet, praca, szef, tu różne rzeczy i się okazuje, że de facto często nie zrobiłeś specjalnie nic, nie wiem, angażującego, nie napracowałeś się, a wracasz do domu, jesteś po prostu studentką. No tak, dlatego, że było dużo tych bodźców takich, powiedzmy, dojeżdżających nas, a nie specjalnie w tym czasie się udało zadbać o to, żeby sobie dostarczyć takich tych, powiedzmy, lepszych bodźców. Tak. I może powiemy sobie tak po kolei, bo zakładam, że część osób, które oglądają, są fizjoterapeutami, terapeutami, osobami, które już gdzieś tam kojarzą tematy anatomiczno-fizjologiczne, bo w sumie tak naprawdę my chcemy wam przybliżyć temat jakby prawidłowej pracy układu autonomicznego, nerwowego, które tak naprawdę jest jakby, no można powiedzieć, że trochę niezależne od naszej woli, a potem się okazuje, że nad częścią rzeczy jesteśmy w stanie jakoś wpłynąć tak, pośrednio. Tak, dokładnie. No bo on jakby z założenia, już sama nazwa nam sugeruje, że on jest autonomiczny, czyli jakby niezależny. Więc on zajmuje się właściwie wszystkimi funkcjami naszego ciała, na które my raczej nie mamy wpływu, albo one się jakby wymykają naszej świadomości. Czyli działanie naszych trzewi, nasze oddychanie w bardzo dużej mierze, bicie serca, jakby wszystko to, co powoduje jakby, że żyjemy, a jednocześnie nie musimy świadomie o tym myśleć, żeby nam się to włączało. No i tak jak mówiłeś, na dużo z tych, dużą ilość tych czynności mamy pośredni wpływ, mamy do tego różne narzędzia, jakby niektóre nasze zachowania wpływają na to, że albo jedna szalka tego układu nam się podbija, albo druga. Tak, bo ten układ jest takim antagonizmem, tak? Mamy część, która nas po prostu pobudza, część, która nas hamuje, mamy właśnie część współczulną, która po prostu gdzieś tam ciągnie nas do działania i tak naprawdę jest pewnym sposobem reakcji na stres, no i tą część właśnie hamującą, wyciszającą, rozluźniającą i tak dalej. I jak one powinny być w takim względnym balansie w skali dnia, w skali doby, w skali tygodnia, całego życia, bo oczywiście wiecie, są momenty takie, że no trzeba po prostu, tak? To jest jasne, stres nie? I musimy coś z tym zrobić. Tak. Nasze ciało na tym próbuje oczywiście pomóc, ale są też takie momenty, że trzeba po prostu nie porobić nic, tak? Wypocząć, odpocząć, wyspać się, dokładnie, po prostu popatrzeć w ścianę, tak? Tak, czyli zachować tutaj taką między jednym a drugim równowagę. Bo tutaj też jest jakby ważne to, że my nie demonizujemy jakby samego stresu. Bo stres to jest trochę szersze pojęcie. Ono nie oznacza tylko tego, że coś
nas denerwuje i że to jest wszystko to, co sprawia, że dostajemy jakiś herc klekotów i nam się robi smutno i przykro z tego powodu, tylko stres to jest każda sytuacja, która popycha ten nasz układ autonomiczny do działania, czyli tą naszą dynamiczną homeostazę do tego, żeby ją tak troszkę wychwiać. Więc my, gdybyśmy byli pozbawieni stresu w ogóle, to tutaj nawet duża część biologów tak twierdzi, że my byśmy się w ogóle nie rozwijali. Tak. Ale wiesz, byśmy byli takimi tak naprawdę, prawie roślinami. Wiesz, z jednej strony tak naprawdę stresem jest praktycznie każdy bodziec, który do ciebie dochodzi, tak? Dokładnie. I on po prostu wpływa bardzo na twoją homeostazę, zaburza ją albo troszeczkę, tak? Ale jednocześnie on zaburza, a twoje ciało sobie z tym radzi od razu. Tak. Więc dużo osób właśnie stres rozumie przez pryzmat tylko negatywnych emocji, ale to jest tak naprawdę, no choćby jedzenie może być stresem, tak? No bo przecież wprowadzamy sobie rzeczy, które są dla nas w porządku, ale na przykład też takie, które drażnią częściowo czy nasz układ nerwowy, czy układ pokarmowy i nasze ciało musi sobie z tym poradzić. Tak, generalnie to no zawsze, nawet jak dostarczamy sobie tylko i wyłącznie rzeczy, które byśmy lubili i potrzebowali, no to mimo wszystko to jest coś, co wymaga od nas jakiejś reakcji. Mhm. Czyli po prostu zjem sobie cokolwiek, no to już narządy wewnętrzne muszą wydzielać enzymy, soki trawienne, muszą zmobilizować sobie żołądek, jelita do pracy, żeby to po prostu wszystko dalej poszło i mogło być zamienione w budulec i energię, nie? Tak. Więc znowu, no niby jest to stres, ale czy nikt by nie powiedział, że to jest coś złego. Tak, nie? My ogólnie posługujemy się w swojej pracy takim schematem, który nazywa się, znaczy schematem, modelem pracy, który nazywa się Triadą Zdrowia. Mhm. Mówiliśmy o tym, także zerknijcie sobie po prostu, też będziecie mieli w opisie tutaj link do tego. To było w pierwszym sezonie i tam akurat o tych stresorach mówiliśmy sporo, bo my sobie dzielimy na strukturalne, chemiczne, emocjonalne, więc to jest jakby takie, powiedzmy, większe próba zrozumienia tego, tak, czym ten stres jest i jak nasze ciało na to reaguje. No, reaguje w ten sposób, że tak naprawdę my je bardzo mocno obciążamy przez różnego rodzaju stresory, przez co jesteśmy cały czas pobudzeni. I to jest duży problem. I my się nie potrafimy wyciszać, i my się nie potrafimy regenerować. I dużo osób na przykład tak w ogóle słyszy słowo na przykład, żeby troszeczkę pauzować, żeby może gdzieś tam medytacją zainteresować się, treningiem oddechowym, to się okazuje, że to w ogóle nie jest dla nich. To jest w ogóle katastrofa i oni nie są w stanie choćby 3 minut w ten sposób wytrzymać. Tak. I my już dla nas jest to informacja, że no to ciało jest tak naprawdę w ciągłym pobudzeniu i to nie jest specjalnie normalne, bo jak my jesteśmy w ciągłym pobudzeniu, mi wiesz co, bardzo fajnie kiedyś, jak to chyba w ogóle w podstawówce było, albo w gimnazjum, ktoś tłumaczył na właśnie układ autonomiczny, to pamiętam jak było porównanie typu wilk głodny i wilk syty, no nie? I wiesz, co się wtedy dzieje, tak? Jesteś głodny, tak? Jak jesteś właśnie w tym pobudzeniu, w tej reakcji, gdzieś tam takiej obronnej walcz, uciekaj, no tak naprawdę na logikę od razu jesteśmy w trybie polowania, więc dużo krwi do mięśni, no bo przecież musimy być bardziej wydolni i tak dalej. Dogonić zwierzynę. Dogonić zwierzę, żeby zjeść, albo uciec ewentualnie przed nią, a plus dużo krwi być może do mózgu, żeby podjąć jakieś tam działania. Mniej więcej w ten sposób. Z mózgiem to trochę bardziej skomplikowana sprawa. Myślę, że możemy tak uprosić to, nie? Tak, jak najbardziej, no bo to po prostu się musimy zmobilizować, ogólnie mówiąc, do działania, no i mamy jakby tą drugą szalkę. Tak. Czyli to jest ta taka dobrze znana sytuacja, jak sobie tak podjemy, walniemy się na hamaczek i robi się tak fajnie, błogo, sennie, krew nam raczej odpływa z kończyn. Bo ona jest potrzebna teraz do z głowy właściwie też trochę. Tak, i ona się cała bardziej wtedy, no w większej ilości się jakby centralizuje w układzie właśnie tym trawiennym. No i dzięki temu możemy się regenerować i właśnie te procesy metaboliczne są wtedy przede wszystkim nasilone, nie? Tak. I to jest wszystko w porządku. Natomiast problem jest taki, bo te reakcje, co mówimy, oczywiście one są fizjologiczne w 100%. Tak. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy ten stres robi się taki przewlekły. Bo ta reakcja jest super, tak? Ona jest ratująca życie często. Znaczy teraz może trochę rzadziej, bo takich typu akcji ostrego, nagłego stresu, typu gonić się drapieżne zwierzę. Tak, niespecjalnie jest dużo. Na pewno mniej, aczkolwiek no myślę, że każdy gdzieś tam w swoim życiu miał jakieś takie sytuacje, gdzie trzeba było bardzo gwałtowną jakąś reakcję obronną podjąć. No i wtedy to się po prostu też bardziej przydaje. Ja myślę, że też my żyjemy akurat w takim miejscu na Ziemi, gdzie akurat nie ma tego bezpośredniego zagrożenia tak dużo, no ale na całym świecie tego może być znacznie więcej, więc nam jako ludziom to jest nadal bardzo, bardzo potrzebne, mimo tego, że
ten układ jest taki dosyć pierwotny. On znajduje się w tej dolnej części mózgu przede wszystkim. No prawdopodobnie przetrwanie, no nie? Ta część tak, mózgu. Tak, tak, tak. Tylko takie proste odruchy w tym tak zwanym mózgu gadzim. Mhm. Więc jeden w sumie z takich najstarszych tak. odruchów, jakie mamy. I wyobraźcie sobie tak naprawdę, jakby to, co się dzieje aktualnie w świecie, że my w tym ciągłym pobudzeniu tak naprawdę, w tym trybie polowania, walki, ucieczki, jesteśmy cały czas. Bo się okazuje, że teraz mamy mało takich sytuacji, że jesteśmy w nagłym stresie, potrzebujemy szybkiej reakcji, bo to drapieżne zwierzę zastępowane jest przez takie sytuacje typu kredyt gdzieś tam i gonienie za tym, praca, której specjalnie lubię, szef, w którym się nie dogaduje, jakieś może relacje międzyludzkie i takie dziwne sytuacje, które tak naprawdę no, są cały czas. I ciężko jest uciec jakby od tego szefa jednocześnie, kiedy ja muszę z nim spędzać 8 godzin każdego dnia od poniedziałku do piątku. No i tak. Mnie cały czas to stresuje po prostu. I niestety jakby reakcja tak naprawdę jest bardzo podobna w sytuacji, kiedy na przykład chcielibyśmy no, gdzieś tam uciec. Mhm. To w naszym ciele dzieje to się samo. Mamy oczywiście inne odczucia, bo jednak nie wstajemy z tego krzesła i nie uciekamy, ale jednak ta fizjologia... Nie bijemy się też z szefem. Nie bijemy się też z szefem i nie zalecamy specjalnie potem ciągle, żeby to robić. Natomiast ta reakcja jest cały czas bardzo podobna, tak? My jesteśmy w tym trybie polowania. Jakbyśmy na przykład mieli powiedzieć, co się wtedy dzieje, tak? Oprócz tego, że tam dużo... Ktoś może pomyśleć, że dużo krwi do mięśni, dużo krwi do mózgu, to jest spoko. Ale wtedy niestety jej na przykład jest mało w okolicy układu pokarmowego. Tak. Więc zaraz się nam trawienie tutaj zwalnia, prysek jej tam hamuje. I się okazuje, że też jej jest na przykład mało w okolicy na przykład nie narządów rozrodczych. Mhm. Co też jest taki temat ciekawy. I na przykład opcja, jestem w trybie walcz czy uciekaj, to nie jest opcja typu rozmnażanie, przyjemność, rozkosz, nie wiem. No tak, ale też jakby zapewnianie przetrwania gatunkowi, skoro my nie wiemy, czy my jakby dożyjemy jeszcze kolejnej godziny na przykład, nie? Bo to jakby ten układ do tego przede wszystkim służy. Ja tutaj też lubię takie porównanie, może takie trochę motoryzacyjne, że to jest tak, że myślimy sobie, no Że tak jak mówiłeś, że fajnie by było jakby tam cały czas ta krew w mięśniach, w głowie, nie, że to nas tak napędza, no ale to jest tak jakbyś sobie pomyślał, że jadę sobie cały czas autostradą, to daję tylko ostro cały czas cisnę gaz. I nieważne, że się może tam paliwo skończyć czy coś, bo przecież jedzie. I jakby nie dopuszczasz w ogóle takiej myśli. A czasami trzeba zwolnić, no nie? A czasami trzeba zwolnić. Bo rameczki są, bo ktoś tam, wiesz, tirem wyjechał i jednak no, nie da się jechać 180 na godzinę na autostradzie i to jest trochę problem. I niestety część osób po prostu jedzie non-stop i uderza w coś. I wędruje sobie u nas w gabinecie. Mhm. Wiesz co, o tym rozmnażaniu teraz, jak sobie powiedziałeś, to mi się przypomniała taka ciekawa historia z pacjentką, która przyszła i właśnie podała mi jakby historię swojego życia, gdzie bardzo długo starała się z mężem o dziecko i po prostu trafiła do fajnego lekarza i pani ginekolog powiedziała, wie pani co, ja to pani wypisuję, tak się składa, że gdzieś tam wrzucała jakieś informacje dotyczące, czy to nawet był ogólny lekarz, nie pamiętam, wiem, że jakaś pani doktor, pani lekarz, może nie pani doktor, i stwierdziła, że ona musi strzelować. Ona tak się składa, że zwolniła się jakieś miejsce i ona wróciła do sanatorium na dwa tygodnie, no nie? I się okazało, że ona wróciła, rzeczywiście spauzowała, bo kręciła się z dziadkami, poczylowała sobie i tak dalej. W ogóle sanatorium, tak, w ogóle zasięgu prawie nie było. I mówię, że w ogóle tyle napięcia z niej zeszło, bo ona po prostu, wiesz, menadżerka wyższego stopnia, tylko go, 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 go cały czas, całe życie. No i to nie była opcja typu teraz będę szczęśliwą mamą, która spędzi dwa lata z dziećmi wychowując je. No i się okazało, że wiesz, wróciła, minęło tam miesiąc, dwa i pach, no nie? I dzidziuś, więc bardzo fajna i to było dla niej takie, mówię, kurde, ale jasne, ja tyle starałem się, wydam tyle kasy na no nie, na takie rzeczy dookoła, kiedy ta podstawa była taka bardzo mocno tutaj zaniedbana. I to jest problem, no nie, bo my często, kurde, to jest mega ciekawe, szukamy takich, wiesz, jakich bardzo subtelnych, jakichś metod pracy, doszukujemy się jakichś przyczyn z kosmosu, co się dzieje z naszym ciałem, no a tak. Się okazuje, że po prostu no, podstawa leży na maksa, nie? Leży i kwiczy po prostu i nikt tym nie zrobił i trzeba po prostu zadbać o te możliwości regeneracji naszego ciała, które są na bardzo niskim poziomie. Jeszcze tak się rozpędziłem, bo mówiłem właśnie sobie o tym trawieniu, o tym metabolizmie, o tym układzie rozrodczym, ale też są takie rzeczy, nie wiem, nadmierna potliwość, co dużo osób być może, wiesz... Tak, czyli takie w ogóle te objawy, bo to jest, to nawet ma swoją nazwę, to jest dysautonomia. Tak. Czyli kiedy jesteśmy przewlekle, tylko właśnie ta dysautonomia to już jest taka kliniczna. Mhm. To już musi być bardzo duża przewaga tego układu współczulnego. Tam obserwujemy, że są praktycznie cały czas rozszerzone źrenice, właśnie a większa potliwość. A to jest to ten test,
czas Zrinis jest dobry, no nie? Dla pacjentów on jest taki mocno ciekawy, bo tak. Nie wiem, czy wiecie, ale jak wpuszczacie sobie światło w źrenicę, a tak się składa, że każdy latarkę ma przy sobie, bo smartfona masz w rękach, to będzie tak, że źrenica się powinna zwężyć i zostać sobie tak zwężona, no książkowo na pół minuty. Teoretycznie. Ja tą taką reakcję widziałem ze dwa razy w życiu. Ja chyba raz. Ale to tak na 20 sekund to było, bo tak mówię, wow, w ogóle co za czat, no nie zwężyła się, tak jest. Najczęściej u pacjentów ona się zwęża, się rozszerza, a są tacy pacjenci, u których ona się w ogóle nie zwęża. I to być może na swoim przykładzie obserwujecie, że na przykład, nie wiem, światło was razi. Akurat my nie mamy z tym problemu, tylko że no akurat słońce świeciło, a chcieliśmy troszeczkę do kamery patrzeć sobie, a więc to jest problem. Natomiast, nie wiem, cały czas razi was światło i macie tutaj problem, w ogóle taki trochę światłowstęp, może w jakieś bóle głowy pojawiają się w większej ilości światła, więc to sobie warto obserwować. Co tam jeszcze ciekawego się dzieje? No właśnie ta potliwość kończyn. A tutaj to się mogło wydawać takie trochę nielogiczne na pierwszy rzut oka, ale tutaj też biolodzy tłumaczą to tym, że jak mamy troszkę bardziej wilgotne dłonie, to jest się po prostu łatwiej wspinać po drzewach, żeby uciekać. O, mega ciekawe. No. Ciekawe, nie? No. Więc w tym momencie to tak brzmi trochę bardziej logicznie. No też ustają. W bardzo takim ekstremalnym stresie to na jakiś czas w ogóle jakby ustaje praca niektórych narządów wewnętrznych, ale to są raczej gdzieś tam sekundy czy minuty, ale w takim chronicznym pobudzeniu współczulnym, no one po prostu działają gorzej. No bo wiadomo, tam nie dociera krew, to jest jedna rzecz, więc no jakby trofika tych narządów troszeczkę siada, a druga rzecz jest taka, że mamy też mocniej zaciśnięte naczynia krwionośne w całym właściwie tułowiu, więc też trudniej jest transportować te substancje na obwód, tak, więc jakby całe ciało nam po jakimś czasie zaczyna szwankować. Można sobie to też na przykład poobserwować, takie zmiany metaboliczne na paznokciach, na włosach, a to jest coś, po czym od razu też właściwie widać, że coś z tym metabolizmem się dzieje nie w porządku, czyli takie łamiące się paznokcie, jak ta płytka się rozwarstwia, to już też może być jeden z takich łatwych do zaobserwowania rzeczy. No i takich pacjentów praktycznie nawet często z pełnym pakietem objawów jest cała masa, tak? Widzimy, że wiesz, jakieś problemy ze skórą, problemy właśnie z włosami, wypadanie, z paznokciami, problemy właśnie trawienne, trzewne. Tak. Ze snem też. O, sen, to jest mega ważna sprawa. To jest taki, wiesz co, wydaje mi się, że sen jest taką pierwszą rzeczą, którą warto zaobserwować. I ona chyba jest jedna z właśnie takich pierwszych, no bo jednak wiesz, do momentu, kiedy dochodzisz i wiesz, wypadają ci włosy, problemy z paznokciami, no to już prawdopodobnie w tym cały czas w procesie walcz, uciekaj, jesteś. Ale ten sen łatwo zaobserwować. Tak. Czasami jest tak, że po samym sobie to może być trudne do zaobserwowania, bo też tak jak rozmawiam o tym z pacjentami, to dużo osób mi mówi, ale ja na przykład bardzo dużo śpię. A śpię 8-9 godzin. Albo szybko zasypiam. No. A mimo tego taki, no tak trochę brakuje tej energii i tak dalej. Tylko się, no właśnie powstaje pytanie, czy oni naprawdę te 8-9 godzin śpią. Czy jest bardzo dużo tych faz takich wybudzeń, które nie dopuszczają do tego, że wchodzimy w ten sen głęboki, gdzie też zachodzi bardzo dużo procesów związanych z jakby takim katalogowaniem tego, czego my się dowiedzieliśmy, z przerabianiem też tych bodźców, z odfiltrowaniem tego wszystkiego, co nam było jakby niepotrzebne, nie? Więc też coś, co nas w ten brain fog znacznie łatwiej wrzuca. I też dużo osób może jakby do siebie czegoś takiego nie dopuszczać, no bo jak to taki sen, taki płytki, jak to w ogóle też połączyć z tym układem autonomicznym, to bardzo fajnie widać na zwierzakach. Jak mamy na przykład takie zwierzę, które u nas mieszka od niedawna, na przykład bierze się jakiegoś kotka, pieska ze schroniska, on nas jeszcze nie zna tego swojego otoczenia, to raczej widać po tym jego śnie, że jest takie bardzo zachowawcze. Idziesz sobie gdzieś tam wtedy koło niego, gdzieś metr, dwa metry i on niby śpi, ale jesteś obok i momentalnie się budzi, sprawdza, czy wszystko jest w porządku. A jak takie zwierzę już mamy jakiś czas i ono się u nas czuje naprawdę tak bezpiecznie, no to nie ma problemu z tym, żeby na przykład w ogóle spać brzuchem do góry, przechodzisz obok, tam czasami go tam tkniesz i w ogóle śpi, nie? Więc ma jakby takie duże poczucie bezpieczeństwa, czyli raczej nie jest pobudzone w tym momencie. Więc
od razu na tej jakości snu to się bardzo fajnie odbija. I to generalnie działa dokładnie tak samo u ludzi, bo ten układ nasz nerwowy jest w sumie bardzo, bardzo mocno podobny. Tak, ja to bardzo lubię, te pytanie o sen pacjentów, bo to jest fajne. Ja im zaczynam, oczywiście pytając się, najczęściej odpowiedź brzmi jest spoko, ale pytam się, okej, okay, a jakby ile czasu pani poświęca senu? No i że różnie. A później wiesz, jakby pada takie pytanie typu, czy szybko zasypia? Potem pada oczywiście pytanie i też jest różnie, bo czasami jest tak, że no, muszę poleżeć z godzinkę i tak dalej, z pół godziny. Albo ewentualnie jest taka sytuacja, że no ja wstaję, jestem taki, no pierwsze tam 2 godziny to jest takie słabe, dość mocno. No i to już jest jakby niepokojące, więc możecie sobie ten swój sen obserwować, bo powinno być tak, że kładziemy się, zasypiamy raczej 5-15 minut, wpadamy sobie w tę fazę głęboką. Ogólnie mam takie momenty, że jest nas trudno wybudzić, to jest okej, okay, to jest normalne, jakby nam się takie rzeczy działy. No tak. I oczywiście śpimy sobie, to też jakby też jest różne, no nie? Jakby ile czasu śpimy. No tak, się, ale dla takiego zdrowego człowieka między tam 7-8 tak. godzin to jest spoko. Wiadomo, osoby, które są mają powiedzmy prawo być bardziej zmęczone, tak nawet fizycznie. Osoby, które uprawiają sport albo są po prostu bardzo aktywne, mają pracę fizyczną, no to jak śpią 8-9 godzin, to nadal jest okej. Okay. Mogą być też osoby, zwłaszcza młode, które też są aktywne, jak śpią nawet i 10 godzin, to też jest spoko. Wiadomo, że tak później... No, w szczególności w tym fazie odrośnięcia, no nie, teraz? No, to jest dużo stresu dla ciała. Dużo stresu, ale też dużo bardzo nasilony jest metabolizm, nie? Bo my potrzebujemy jakby cały czas dużo tych procesów takich rozrostowych, naturalnych, tak. Jakby sobie tutaj przerabiać. No one zachodzą przede wszystkim, jak odpoczywamy, jak się regenerujemy. Tak, książkowo się gdzieś tam jakby ja nie spotkałem z tym, jeśli chodzi o sen, u osób takich powiedzmy 20 plus powiedzmy to, czyli już nie ma tych procesów powiedzmy wzrostu i tak dalej, no to około 3-5 cykli, tak, to by wychodziło jakieś 4,5-5 godzin do 8 najczęściej. Niektórzy mają 4,5 to tak mało kto. Tak, są tak. takie... No to bardzo mało osób, no nie? Czasami są takie powiedzmy zaburzenia genetyczne, które powodują, że możemy spać tak mało i nie ma to żadnych skutków ubocznych. Tak. Bardzo mało osób. To tam z kilka procent chyba populacji tak naprawdę tak, ma coś tak, takiego. Tak. A to by było niezłe. No, jakbym, no. Chociaż teraz się czuję na przykład nieźle. Nie? Po spaniu dzisiaj 4 godzinek jest naprawdę dobrze. I chyba ten dzień się pociągnę sobie cały i jutro pacjenci będzie rewelacyjnie. Natomiast w ogóle po co my to mówimy, tak? Bo ktoś może powiedzieć, że on za bardzo nie odczuwa tego, nie ma tego problemu. I ogólnie jest to mega ważne, dlatego że ten proces tak naprawdę włączonej cały czas właśnie walki, ucieczki jest niestety sytuacją, kiedy bardzo łatwo o tak naprawdę różne choroby. Zarówno te metaboliczne, bo przecież tutaj nie działają za bardzo nam trzewia, no przecież jakby w tym momencie mają zwolnioną pracę. Jednocześnie tutaj narząd ruchu, no bo cały czas napięcie mięśniowe większe tutaj, zwiększona kompresja i tak dalej, ale też przecież związane z układem odpornościowym, bo przecież nie mówiliśmy tak, o tym, ale to było mega ważne, tak, ten... bo jesteśmy w systemie walcz, uciekaj, no to nie jest system typu dbamy o jelitka, dbamy o florę bakteryjną, tak. o wszystko, się okazuje, że jesteśmy dużo bardziej podatni na zachorowania. Tak, na różnego rodzaju po prostu infekcje, nie? Tak. Każde, no, na patogeny. O. Jest znacznie łatwiej cokolwiek złapać, dlatego że no znowu mamy jakieś pokłady energii, które w coś trzeba zainwestować. Układ odpornościowy raczej zarządza takimi długofalowymi tematami, nie? Bo to, czy złapiesz jakieś bakterie, czy one w ogóle zdążą u ciebie przerodzić się gdzieś tam w jakąś chorobę przez ten okres inkubacji tego patogenu, no to może to wynosić paręnaście, parędziesiąt dni nawet. Ale co z tego, skoro ten układ jest autonomiczny, jest przyzwyczajony jakby i on służy do tej pracy takiej tu i teraz. Czyli no fajnie, mogę być chory za 3 tygodnie, ale to nie ma w tym momencie znaczenia, bo ja w ogóle nie wiem, czy ja przeżyję do jutra. Nie? Więc tak. Dlatego on może być poddany takiej inhibicji na czas dużego pobudzenia. I fajne te rzeczy powiedziałeś, natomiast mi się też wydaje, że jak sobie tak rozkminiam często sam, czy z pacjentami, czy gdzieś tam czytając sobie jakieś książki fizjologiczne, czy oglądając jakieś mądrzejsze materiały, gdzie większość naprawdę tych chorób, których jakby pochodzenia nie znamy specjalnie, bo jest to cała pula wszystkich problemów reumatoidalnych,
często problemów demencyjnych, problemów właśnie z chorób autoimmunologicznych, czy co tam jeszcze w tym pakiecie jest, czy takich dziwnych rzeczy typu fibromialgia. Właśnie to się chciałem powiedzieć. To chciałem powiedzieć. Bo ona jest tak, ona jest w sumie, wiesz co, teraz reumatyzm się okazuje. Tak? Jest, tak, tak, tak. Aha, no ale to jest klasyczek, bo jak coś jest takie nie bardzo wiadomo, pod co podpiąć, to reumatolog zostaje w spadku tutaj, tą chorobę. Mają strasznie przerąbaną robotę, moim zdaniem. Na maksa, na maksa. Jednocześnie... To jest, raczej nie jesteś skazany na sukces. No na pewno jest takim podejściem leczniczym, jaki tam obowiązuje. No tak, bo... ale w ogóle raz, że masz podgórkę, no bo nie wiadomo, co to jest. Jak nie wiadomo, co to jest, to w sumie nie wiadomo za bardzo, jak to leczyć, nie? Tak, no. Więc później raczej opowiadanie kolegom, ile to się pacjentów nie wyleczyło w tym tygodniu, to raczej nie jest ich domena. Nie, w ogóle nie, no bo wiesz, jakby dostajesz pacjentów, no często jak pacjenci trafiają już na oddział reumatologii, to są w takim stanie, to nie są delikatne bóle stawów, które się pojawiają. No nie, no to tam raczej po prostu walczysz o to, żeby nie było gorzej, nie? Tak, tak, jest hardcore. No jednocześnie... No, nie oszukujmy się, ale w reumatologii tak naprawdę zwraca się uwagę na to, żeby ten pacjent jakoś tam funkcjonował. Plus nie bolało go, więc dostaje po prostu olbrzymie dawki leków przeciwbólowych, które leczą objawy. Plus tak naprawdę no, jest to leczenie biologiczne. No i ja bardzo nie wiem, co o nim myśleć jeszcze do końca, bo jak się okazuje, wiesz co, na przykład w tym roku miałem kilku pacjentów po leczeniu biologicznym. Się okazało, że byli bardzo zadowoleni na pół roku, no nie? Albo na roczek i jakby no tak. Się okazuje, że to wraca cały no, czas. No tutaj, no niestety ta gałąź medycyny taka jest jeszcze trochę jakby w powijakach, nie? No wiadomo, że dużo czasu się na to poświęca, żeby to się rozwijało, no ale to nadal tak mało wiemy w sumie na temat fizjologii nadal i na ten temat, jak możemy na nią wpływać różnymi środkami zewnętrznymi. Często jakby jeszcze mamy takie ograniczenia po prostu technologiczne, które sprawiają, że to nie idzie prosto, więc no niestety mimo chęci to czasami tak może na razie wyglądać. Tak i wiesz co, i ja tak sobie teraz pomyślałem o tym, że z tą medycyną to jest taki problem, z tą nazwijmy to konwencjonalną powiedzmy, bo będziemy pewnie mówić troszeczkę mniej konwencjonalnych podejściu. Samo to, że mówimy o takim subklinicznym pojmowaniu układu autonomicznego. Takim i raczej funkcjonalnym. Funkcjonalnym nie? Niż, bardziej. Niż chorobowym. Tak, to w medycynie jest tak, że jakby tam ogólnie jest nacisk na leczenie, a kompletnie nie na zapobieganie. Jednocześnie ta zmiana, którą chcesz leczyć, musi być istotna. Tak? Ona już musi po prostu być widoczna w kilku badaniach, które przeprowadzisz. No i niestety pacjenci, którzy już mają na przykład ten kliniczny problem dysautonomii, no to oni już są w stanie katastrofalnym. Takim ciężkim, tak. I tam jest po prostu, jest wtedy odpowiednia ilość tych objawów, które się ze sobą zgadzają, więc można wtedy to śmiało tą dysautonomią nazwać. No i stąd jakby pojawia się ten problem w medycynie z określeniem, że coś jest idiopatyczne. Nie? Tak. Dlatego, że trudno jest u tych różnych osób, skoro te zmiany są bardzo nieduże i one są funkcjonalne, to trudno jest znaleźć jakiś obiektywny jeden wspólny czynnik dla nich. Dlatego się na przykład okazuje, że nadciśnienie, no to w większości przypadków jest idiopatyczne. Pomimo tego, że mechanizm fizjologiczny jest akurat taki dosyć znany. No, że dochodzi do zwiększenia jakby tutaj oporu naczyniowego. No, dlaczego w sumie tak się dzieje? No dlatego, że mamy większy wyrzut akurat tutaj hormonów, które powodują, że naczynia się zamykają w odpowiedzi na nadmierne pobudzenie współczulne. Tak, czyli można byłoby to trochę podciągnąć pod stres. Tak brzmi bardzo logicznie. Można byłoby i myślę, że wypadałoby nawet to robić. Tak mi się wydaje, że to był dobry pomysł. No w ogóle, tak jak powiedziałeś, idiopatyczne, to mi się zawsze, już mi chyba to nie wyjdzie nigdy z głowy, ale jak, nie wiem, czy to było po prostu w moim ulubionym kiedyś serialu medyczno-fantazy, czyli Dr. House, to tam było chyba idiotopatyczne. I jesteśmy po prostu idiotami, bo nie wiemy, no nie? Dlaczego tak jest? No tak, no bo tak my jest. Się w sumie... Też no, medycyna się trochę do tego w ten sposób przyznaje, tak? Że nie wiadomo. Szkoda, wiesz dlaczego. Co, jakby jest dwóch rzeczy szkoda. A po pierwsze tego, że tych idiopatycznych chorób jest po prostu stosowana większość naciskiem na 80%, jak nie 90%. Nie pamiętam dobrych statystyk, ale właśnie tych chorób, których nie znam pochodzenie jest. Nie pamiętam, ale. Jest znaczna większość. To jest praktycznie wszystkie choroby przewlekłe, tak? Od Hashimoto poprzez choćby. Problemy z krążeniem, tak? Tak, bo są jakby znane tam niektóre czynniki ryzyka, to zazwyczaj, bo jest łatwo znaleźć jakieś tam cechy wspólne dla grupy, która ma podobne objawy,
No ale już jakby ustalenie źródła to jest zupełnie inna sprawa, nie? Ja sobie tak teraz pomyślałem jeszcze, że wiesz, jakby wszyscy wiedzą, że ludzie są różni. Mhm. To każdy wie, no nie? No tak. Czy jesteś lekarzem, wiesz, że po prostu ludzie są różni. A szukamy takich samych, wiesz, jakby wytycznych, no nie? Tak, tak, tak. Bo to w ogóle kupu się nie trzyma. To jest systemowo trochę wygodne. No bo też no, żyjemy akurat na takim świecie, a nie na innym, gdzie trzeba wszystko mieć poszufladkowane, nie? Mhm. Przychodzi, no właśnie, masz z góry narzucony troszeczkę system. Przychodzi pacjent, któremu musisz dać jakieś leki. Ale żeby dać mu jakieś leki, no to musisz mieć do tego jakąś podstawę. Więc do czegoś go musisz zakwalifikować. Znaleźć coś, co możesz wpisać w kartę, że to jest to i dzięki temu ty z czystym sumieniem dajesz to. Nie? Z tym czystym sumieniem to nie przesadzał specjalnie. Okej. Okay. Mam też trochę jakby tutaj... Nie? Tak, mam tutaj trochę akurat takich znajomych lekarzy, którzy mówią, że... No, że to jest takie trochę czasami mniejsze zło, bo wiedzą, że można byłoby pewnie coś zrobić troszeczkę inaczej, ale tutaj system za bardzo na to nie pozwala. Tak, ten system się nakręca, nie? Bo żeby to się tak nakręcają. Naprawdę o to zadbać, żeby komuś tutaj pomóc. Wiesz, to się nakręcają zarówno część lekarzy, jak i część pacjentów, jak i osoby, które liczą w Excelu, co się ma zgadzać w rozliczeniach. Tak, no i widzę, że już koniec samolotu lata. Zauważyłem też kilka rzeczy takich fajnych, jak nagrywasz na zewnątrz. No. Po pierwsze takie dziwne odgłosy z zewnątrz, które nie wiem, czy daje uroku, czy nie. Osoby, które oglądają na YouTubie, pewnie się spodoba, bo fajnie jest. A jak słuchasz na Spotify, to nie wiem, czy to jest jakby specjalnie dobra opcja. I też w nosie trochę mnie kręci na przykład. Nie wiem, czy też tak masz. No, tak co chwilę... Jest ja tak też różne. Parę razy myślałem, że kichnę. Ja tak samo, ale mówię, jakoś się uda im powstrzymać. I kurde, szkoda, że jakby... Problem tak naprawdę, bo my dzisiaj mówimy o tym układzie anatomicznym, a de facto tak naprawdę mówimy o problemie medycyny, tak? Jakby dlaczego to działa tak, a nie inaczej, bo no co by tu by nie mówić, ale jakby aktualnie medycyna w ogóle, ale to w ogóle nie radzi sobie z problemami właśnie przewlekłymi, tak? Tak. I tymi subklinicznymi, i niespecyficznymi, no to, kompletnie to zero. To jest trudne, bo też wyznaczyliśmy sobie za cel, żeby przedłużać życie, nie? I to akurat się udało. Mhm. No żyjemy statystycznie coraz dłużej w tych krajach takich rozwijających się i rozwiniętych, no ale niestety ta jakość jest taka sobie. Zwłaszcza jak jest się osobą starszą, bo na to już nie jesteśmy przygotowani, że mamy dużo obciążeń chorobowych. No i musiałem sprawdzić, czy nagrywa się dobrze, no nie, bo tam nie ma nikogo za kamerką, więc jest super, bo trochę już gadamy. Natomiast dużo prostszą, na przykład dla mnie, opcją jest nie myślenie w kategoriach objawów, w których przychodzi pacjent, tylko szerzej. Fajnie było, jakby w tym materiale to by wybrzmiało, tak? Dobra. Że ten sobie ponarzekaliśmy teraz, a dlaczego tak jest i dlaczego to nie jest fajne. A teraz sobie troszeczkę powiemy, jakby co być może warto byłoby zrobić w tym kierunku. I że patrzenie na jakby pacjenta i osobę jako dobrze zsynchronizowaną całość, czyli choćby zbalansowany układ autonomiczny, na niego w sumie warto patrzeć, dlatego że problem z układem nerwowym somatycznym najczęściej jest wtórny do problemu z autonomicznym. Mhm. I tak, my często nawet widzimy, tak? Na przykład, jak zanim nas zacznie boleć kolano, to się okazuje, że zanim ten ból się pojawi, po prostu i jakieś problemy motoryczne, że mi tam te kolano ucieka i tak dalej, jeżeli to nie jest problem urazowy, to ja wcześniej prawdopodobnie dostałem pakiet różnych objawów w związku z tym kolanem, ale to zlekceważyłem. I ta część somatyczna dopiero później została jakby włączona do tego procesu problematycznego, bo ja na pewno odczuwałem typu, że te kolano. Niektórzy, o, ostatnio pani pacjentka fajnie mówiła, że po pierwsze ona czuła, że ono jest. Wiesz, jakby, że jakaś tam zmiana, nie? Że jakieś nie bolało ją, nie uciekały na schodach, ale ono było, no nie? Te kolano. Czyli już gdzieś tam percepcja, coś było już nie tak, no nie? Dwa, że na przykład mówiła, że ona wcześniej, to był taki, fajnie był taki pacjent wyedukowany, a że to najszybciej marzło. I ona czuło, że po prostu tam zaburzenie z jakiejś termoregulacji. Ona na przykład mówi, że to było ciekawe, mówi, panie Piotr, mi się to kolano poci pod spodem, no nie? Gdzieś tam. To mówię, tutaj w porządku, ale tutaj siedzę i zaraz w ogóle mam dół pod kolanem mokre, no nie? Czy to w ogóle jest możliwe? I mówię, fajnie, bo to są takie, wiesz, objawy, że ten układ anatomiczny już był rozregulowany, tak? Jednocześnie, oczywiście nie przyszło do mnie z tym, że poci mi się, panie Piotr, poci mi się kolano, proszę coś tu zrobić, tylko już w momencie, kiedy
Był problem z obciążaniem, był problem wyprostym, było jakieś tam napięcie, był problem właśnie gdzieś tam z utrzymaniem pozycji stabilnej na jednej nodze, więc takie rzeczy. Ale oczywiście my się skupiliśmy też właśnie na tych rzeczach, które były wcześniej, tak? Czyli na tej dysautonomii. Się okazało, że rzeczywiście, tak? Potem dodatkowe pytanie, jak tam trzewia, no to kiepsko, tak? No to gdzieś tam wypróżnianie słabo, no to wzdęcia się pojawiają, no tak. Gazy i tak dalej. A to z kolei są rzeczy, które... To już wpadamy w takie błędne koło. Tak, zdecydowanie. Bo nim gorzej w sumie działający układ trawienia, tym częściej pojawiające się stany zapalne w obrębie jelit, ale one też sprzyjają temu takiemu neurozapaleniu. Nie ma jeszcze w polskiej nomenklaturze tego słowa, ale to jest neuroinflammation. Tak, takie globalne zapalenie ciała, tak? Że one się pojawiają w różnych miejscach. Z dużym uwzględnieniem tkanki bezpośrednio w mózgu. Okej. Okay. Tam się pojawia dużo więcej amyloidów, innych takich czynników, powiedzmy, prozapalnych. Tak, ale w zapalenie mózgu wiadomo, to już nic fajnego. No nie, bo to jakby też nie jest do końca to samo, aczkolwiek no wiadomo, że upośledza działanie tego układu. I to jest jakby proces, który się nakręca i w tym momencie ktoś musi powiedzieć stop i przerwać tą błędną spiralę bólu i problemów. I czasami się zdarza, że jesteśmy tymi osobami my, a czasami po prostu, że pacjent wpada na to, że ej, coś jest nie tak, tak? Jest strasznie dużo rzeczy, które u mnie nie działają. Ja mam cały pakiet dysfunkcyjny i coś z tym trzeba zrobić. Teraz pytanie jest, jak ja już rzeczywiście czuję, że jestem w tym systemie walcz i uciekaj, tylko w sumie to są rzeczy... na które tak naprawdę no, ciężko jakby uciec i wyjść od razu. Mhm. I ja muszę sobie zacząć z tym jakoś radzić, to co my możemy zrobić? I w sumie opcje są dwie. Tak. Najlepiej robić dwie od razu. Dokładnie. Bo po pierwsze jest taka sytuacja, że fajnie byłoby jakoś troszeczkę zmniejszyć ilość tych stresów, na które mam wpływ. A to jest bardzo zwłaszcza proste. Zwłaszcza tego stresu, który nas tak naprawdę nie rozwija. Tych bodźców, które jakby w nas tak wpadają, nie przynoszą korzyści, tylko przeszkadzają. Tak, i to są mniej więcej teraz w momencie, będziemy mówić o rzeczach, które było mówione po kolei w odcinkach różnych neurofreaków. Mhm. Bo prostą rzeczą jest po prostu likwidacja stresu chemicznego. Czyli po prostu raz, być może no trochę poddychać. Jego po prostu ograniczenie, nie? Tyle, ile się da tak racjonalnie. Jakby nie da się go wyeliminować. W ogóle stresu się nie da wyeliminować całkowicie, to jest po prostu tak jest. Bez sensu. Ale możemy podejmować trochę lepsze decyzje. Niby drobne, ale sumujące się na jedną większą całość. Tak, więc ktoś stwierdza, że dobra, co mam teraz zrobić? Mówię, okej, dobra. Po pierwsze, zacznijmy od diety, ona jest najprostsza. Mm-hmm. To nawet nie diety, tylko sposób żywienia. Odrzućmy takie rzeczy bogato przetworzone, postaramy się troszeczkę regularnie jeść, odrzućmy warzywka i czasami one już są fajnie. Prozapalne. Tak. Nie? Więc te przetworzone w większej ilości wyrzucamy. Można też ograniczyć ilość ksenobiotyków, które spożywamy. Ksenobiotyki są w ogóle wszystkie substancje, które jakby naturalnie nie występują w naszym organizmie. Czyli to mogą być różnego rodzaju konserwanty. Jeśli jest ich dużo, bo też jakaś tam niewielka dopuszczona ilość jest w miarę okej, nie? Na pewno lepiej byłoby zjeść trochę konserwantów niż toksyn, bo nam coś spleśniało. Bo to też jest w sumie duże obciążenie chemiczne. Moglibyśmy ograniczać wodę chociażby w butelkach. Dlatego, że mamy tam dużo jakby substancji uwalniających się z plastiku, przedostających się bezpośrednio do wody, którą pijemy. Tak, ale myślę, że ta woda byłaby niezła. No nie, oczywiście można sobie filtrować i tak dalej, aczkolwiek jakby często woda z kranu może nie być specjalnie do brania, wszystko jest dobre, ktoś ma stunę i iluminował i tak dalej i się okazuje, że... Tak. No a z drugiej strony kupienie wody w szkle to też... Jest dosyć drogie niestety i to jest dziwne, mimo tego, że te butelki w sumie też powinny być recyklingowane albo zwrotne, to taka woda... No ostatnio widziałem to w sklepie. No. Muszynianka. Była dwa razy droższa, jak była w szklanej butelce. No jest to no niestety nie jest to zachęcające, ale faktycznie filtrowanie wody w domu też no, dużo miast ma naprawdę dobrą wodę z kranu, której nie trzeba filtrować. Tak, ale powiedzmy, że to jest taki, moim zdaniem, jakby fajny niuans z tą wodą, że można by to dorzucić, ale nie oczekujmy tego, że wiesz, jakby poprawić się zdrowie, jakby nie. Nie, jeśli już jesteśmy jacyś mocno obciążeni, to może być faktycznie za mało, ale w ramach profilaktyki i dbania też o środowisko będzie to całkiem fajny gest. Między innymi w naszą stronę. Wiesz co, było kilka takich, gdzieś nie pamiętam, gdzie było, bo tak, jakieś takie opracowania fajne widziałem, a był też taki śmieszny program na jakimś, powiedzmy, kanale, którego nikt nie ogląda, typu TVN Style, coś takiego. I tam było dotyczące właśnie chemii gospodarczej.
Mm-hmm. Ja chyba kiedyś o tym nawet mówiłem, tylko teraz nie pytam gdzie. A że po prostu brano rodzinę, robiono badania, różne, po prostu, wiesz, klasyka, krew i tak dalej, a później wyrzucono całą chemię, nauczono ich robić proszki i tak naprawdę, wiesz, jakby 100% zmiany, sprzątanie, pranie, wszystko, wiesz, płynę do naczyń. Się okazało, że potem po jakimś czasie, teraz nie pamiętam po jakim czasie, ale to było kilka tygodni, robiono im jeszcze raz badania i się okazało, że na duży plus. Nie? Tylko chemia gospodarcza do tak. wymiany, więc to można sobie zamienić, bo to jest naprawdę super chemia. Jak ktoś będzie myślał w kategoriach, kupię super chemiczne proszki z Niemiec, to trzeba się zastanowić, tak? Bo jak one piorą tak dobrze, to znaczy, że coś jest... No, że raczej jest... to jest tak. mocne, nie? Jest jeszcze tej chemii więcej. Tak. Więc to są takie, powiedzmy, rzeczy, które łatwo zrobić na początku, bo nie szukujmy się, jakby jedzenie troszeczkę lepiej jest proste, tak? Bo są później rzeczy trudniejsze, które wypadałoby zrobić i powiedzmy z tych trudniejszych, ale prostszych, to jest jakby próba likwidacji tych wszystkich stresorów fizycznych, tak? Stresorów strukturalnych, nazwijmy sobie to. Czyli po prostu pójdę sobie do terapeuty i po prostu popracujemy sobie nad moim ciałem, a zmniejszymy napięć i tak dalej, pracy z bezstarymi bliznami, urazami. I to jest fajne, bo coraz więcej osób o tym wie. I jak widzę na przykład po ludziach, którzy przychodzą do mnie, ale też po ludziach, którzy piszą teoretycznie po jakby moich różnych tam publikacjach na YouTubie, że co ja mogę zrobić i gdzie jest osoba, która pracuje w ten sposób i popracuje tutaj, bo ja miałem kiedyś tam bliznę po cesarce i tak dalej. To jest jakby kolejna rzecz, którą warto zrobić, żeby sobie takich specjalistów gdzieś znaleźć, ale też prowadzenie ruchu, to jest, okazuje, że jest czymś prostym, tak? Bo to też jest poprawa pracy naszego ciała i też poprawa możliwości adaptacyjnych na stres. Nasze ciało jest bardziej wydolne. No i są rzeczy chyba najbardziej, powiedzmy, najtrudniejsze do realizacji i mówiliśmy o tym ostatnio w odcinku poświęconym emocjom. W części numer 8 bodajże. Część numer 8. Więc to jest trochę trudniejsze, bo jakby samemu tego pewnie zrobimy, bo ciężko będzie nam znaleźć jakiś punkt zahaczenia, zaczepienia, więc wtedy możecie po prostu wybrać się albo do osoby, która się w tym specjalizuje, typu psychoterapeuta, psycholog, albo być może, jeżeli to są takie rzeczy, gdzie macie trochę problem z ciałem i trochę w ogóle z układem autonomicznym. No to czasami takie... też trudności w radzeniu sobie z niektórymi emocjami, które powiedzmy są trochę takie wygórowane jest ta odpowiedź stresowa na nie, nie? Tak. No to też czy masz na myśli, żeby się zgłosić do... Wiesz co, pomyślałem, że nie chciałem po prostu w kategoriach, że po prostu mam problem emocjonalny, przyjdę sobie do terapeuty typu my, no nie? Tylko, że tam po prostu dużo rzeczy się w moim ciele dzieje, no to wtedy takie osoby jak my właśnie pracujące, tak? Mówiliśmy sobie o tym, tak? Jakimi metodami nawet w tym odcinku będą dobre. Bo gdzieś tam nawet jak się okaże, że to jest temat już konkretniejszy, musimy poszukać dla pani psychoterapeuty, bo fajnie, bo po prostu pani się tam troszeczkę półzewnętrznie poradziła sobie z tym, bo gdzieś tam jest jakiś problem z samoakceptacją i tak dalej, narzucanie sobie jakichś wyimaginowanych wymagań, no to wtedy jakby taka osoba, specjalista się tutaj sprawdzi lepiej. No ale czasami jest tak, że my jesteśmy w stanie jakby zrobić wszystko, co się da, żeby tak naprawdę tego pacjenta współczulnie obniżyć i współczulnie podbić. Dokładnie. Więc to jest taki clue. To by była jakby jedna rzecz, którą można zrobić. Bo to jest coś, żeby... Bo to jest ograniczenie. Ograniczenie. Tak, ale mamy jeszcze... też zwiększanie naszych zdolności adaptacyjnych do tego. Czyli z kolei możemy właśnie przez trening, akurat tutaj trening będzie, może czy trening, czy w ogóle aktywność fizyczna, ona jednocześnie będzie też te nasze zdolności adaptacyjne zwiększać. Co to też tak naprawdę znaczy? Ja sobie to akurat tutaj patrzyłem, tam wisi, akurat teraz nie widać, wisi taki sznur długi, na którym my w zeszłym roku wieszaliśmy sobie takiego ketla i to było takie wahadło. I ta nasza homeostaza to jest jakby takie poruszanie się tego obciążenia na takim sznurku w jakichś wyznaczonych granicach. I dopóki on tego sznurka tego okręgu jakby nie przekracza, nie jest za mocno rozhuśtany, no to my sobie z tym po prostu świetnie radzimy, nie mamy żadnych objawów, ale też tak naprawdę działamy fizjologicznie. Więc jeśli zmniejszamy ilość bodźców, to my tak po prostu troszeczkę hamujemy to wahadło i ono po prostu buja się mniej, ale jeśli zwiększamy zdolności adaptacyjne, to my poszerzamy to kółko, w którym to się może huśtać. I czujemy się lepiej. Czyli może być później taka sytuacja, gdzie paradoksalnie my przeżywamy bardzo silny stres, no bo nie byliśmy go w stanie wyeliminować. No, zdarzają się takie rzeczy. To może być nie wiem, chociażby śmierć jakiejś bliskiej osoby i my też możemy ale to... Ale jakieś relacje, rodzinę. Mogą być, zawsze się po prostu...
ojciec powie to i to i po prostu i już tak, wszyscy po prostu tak. Ja tutaj też jakby celowo powiedziałem coś takiego dosyć drastycznego, co jednak się właściwie wszystkim gdzieś tam na przestrzeni życia zdarza, no i okazuje się, że my możemy sobie poradzić z tym lepiej albo gorzej. Mhm. Nie? Tak, i rzeczy, które możemy robić, jest kilka, tak? Mhm. Trening raz, a medytacja dwa. Tak naprawdę choćby takie rzeczy, to też fajnie pokazuje w problemach osób z różnością stresu, choćby adaptacja na zimno. Trzy. Mhm. O tym sobie kiedyś pewnie powiemy. Może poprosimy kogoś, kto siedzi w tym temacie dłużej niż my, bo... Jakiegoś zaprawionego. Tak, bo jest to temat jakby ciekawy. Ktoś musi powiedzieć, okej, dobra, to jest wchodzenie tylko do zimnej wody, ale tam się dzieje tyle procesów, o których warto było wiedzieć, które naprawdę mogą nam dużo zrobić. I to też rzeczywiście my no, podajemy się dużej ilości stresu, ale powiedzmy dość pozytywnego. No tak, i... no bo też te zdolności adaptacyjne sobie wtedy po prostu zwiększamy. Dokładnie. I problem jest taki, znaczy nie, problem jest taki w sumie. I to były trzy rzeczy, które jest jakby łatwo dość wprowadzić, tak? Bo nie oszukujmy się, ale dorzucenie sobie treningu, fajne, medytowanie, 5 minut dziennie. Mówiliśmy o tym w właśnie też jednym odcinku, to było medytacja, trening uważności. I ewentualnie adaptacja na zimno. Masz jeszcze jakieś pomysły? Plus, że są jeszcze różne suple, które mogłyby troszeczkę pomóc. Można, chociaż też nie, jakby nie jestem fanem brania suplementów jakby tak prewencyjnie, jeśli to nie jest potrzebne. Ale właśnie, chociażby, jak mówimy o adaptacji, no to są substancje faktycznie takie jak adaptogeny. Czyli też żeńszeń syberyjski, ashwagandha, chociażby. Nie? Tak, i to nam może rzeczywiście fajnie zrobić. I wiesz co, i to myślę, że jakby starczy na początek, bo też nie ma co specjalnie tutaj jakby tych rad dawać jakoś wybitnie dużo. Natomiast niestety o tym wszystkim dużo osób nie dowie się, dlatego że niestety nie wszyscy mają takie rozkminy. Dlatego że problem polega na tym, że do nas dociera tak dużo różnych bodźców zewnętrznych, jesteśmy tak przebodźcowani, że my nie słuchamy się tych wewnętrznych. Mm. Jest po prostu szum, tak jak wcześniej to fajnie określiłeś, i on jest tak silny, że dopiero takie nasze refleksje pojawiły się, jak trochę zwolnimy. I wiesz, ktoś na przykład wyjeżdża na wakacje i się okazuje, że mu się trochę poprawiło. Są tacy pacjenci, no nie? Że tak, kurde, tak. Jakieś, ale nawet takie rzeczy, nazwijmy to strukturalne. Kogoś na mnie bolało kolano, wyjechał na wakacje, zchillował i mi kurde przeszło, no nie? Mhm. I dopiero się okazuje, że my zaczynamy się zastanawiać, dobra, może to nie jest problem strukturalny. Tym bardziej, że byłem wcześniej u 10 terapeutów i którzy wszyscy pracowali z kolanem, nic to nie dało. Więc już ta refleksja powinna wystąpić wcześniej. A tutaj leżę na leżaku w Turcji. Tak. I jest spoko. A niektórzy stwierdzą, że czas. W końcu się wyleczyło. No nie? Po 3 latach. Tak, po z trzech czapy latach? I akurat w trakcie urlopu. No, ale wiesz co, są osoby naprawdę mocno zamknięte i dzisiaj też napisała do mnie koleżanka, do której wysłałem swojego pacjenta, która tak naprawdę jest tak już, powiedzmy, wiesz, zaprawiony w boju, jeśli chodzi o walkę, ucieczkę, że on nie dostrzega zmian, że nawet się okazuje, że mówi, on jakby nie łączy tego, bo zrobiliśmy sobie taką terapię troszeczkę emocjonalną, nazwijmy to, nie? I wraca sobie ode mnie samochodem i mówił nawet, no nie? Jej, że no w sumie jak wraca z Warszawy, bo on jakby nie był z Warszawy, to mu nie drętwiały ręce i twarz. Ale nie połączy tego z terapią. A, okej. Okay. To jest ciekawe. Jest taki sobie tak było, no nie? Tak, akurat są takie momenty, że go nie boli, no nie? I akurat te magiczne godziny wystąpiły bezpośrednio. Tak, tak. Więc jest ten szum bardzo duży i czasami trzeba po prostu z tego letargu troszeczkę się wyrywać się. Ewentualnie czasami po prostu trzeba dostać lepę w twarz od życia. I się okazuje, że upadasz super nisko i wtedy masz takie rozkminy. Wtedy możesz powstać. No, jest dużo osób, które nie powstaje. Niestety większość. Zostaje sobie tam. I nie, może chcą chorować, może nie wiedzą. No, to tych czynników jest dużo, ale tutaj akurat takim chyba najbardziej drastycznym przykładem jest to, że osoby po zawale serca, no to zawał to już jest coś takiego, co ci powinno dać naprawdę czerwoną lampkę. Że to już jest bardzo, bardzo źle i to jest ostatni moment, żeby zawrócić. I mimo tego 90 kilka procent i to tam nie wiem, czy to nie jest 99% osób. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że, bo to było też, ja czytam takie opracowanie, że było... 2 bądź 1 na 10. I to my chyba mówiliśmy to nawet. Więc na 10 osób, nie? Wiem, no, nie? Czy to akurat było też o zawale. O zawale, tak. W każdym razie, no to jest ułamek, nie? To by się wydawało, że to jest coś, co
No bezpośrednio powinno to twoje życie zmienić, a właściwie nie zawsze tak jest. No nawet jak jest dwie, no to sorry, 2 na 10, 20%, to powinno być to 20% nie bardzo, zmienia. Bardzo. No to byłoby okej, okay, dobra, są osoby, które mają olewczy. Pójdą w zaparte. Tak, olewczy, nie wiem, może chcą z tego świata zejść, a nie chciałby jakoś drastycznie, więc jakby dają się sabotować. Życiu taką szansę, no nie, że proszę, zabierz mi je tam i tak dalej. Mhm. A więc jest to duży problem. I to, jeżeli na przykład nie jesteście takimi osobami, jak słuchacie to, że rzeczywiście tego stresu jest dużo, ale w sumie nie wiecie, no to fajnie było poobserwować siebie, no nie? Teraz jest też okres wakacyjny, dużo osób wyjeżdża, ten odcinek pojawi się pod koniec lipca, więc jeszcze będzie miesiąc takiej rozkminy i fajnie było się poobserwować, czy jak rzeczywiście tych bodźców troszeczkę odetnę w sposób świadomy, to co się zmieni z moim ciałem. I taki okres często kilku dni już jest wystarczający, żeby poczuć różnicę. Mhm. Tylko, że też, no nie, jak jesteś zawalony tymi bodźcami, to tej różnicy nie czujesz, no bo przecież te nasze bodźce są takie subtelne, zwłaszcza, nie? Że po paru miesiącach człowiek sobie może zdać sprawę z tego, że on po prostu nie wiedział, że można tak dobrze się czuć. O, to jest kolejna sprawa. Jakby, wiesz, jakby ciężko też dążyć do zdrowia w sytuacji, kiedy nie wiesz, jak ono wygląda. No tak. Bo my się trochę pogubiliśmy, masz, i nie wiemy, czym jest sufit zdrowie, sufit tuż nad głową, nie? Tak, my nie wiemy, czym jest zdrowie, no nie? Mhm. I jak czasami pytam się osób znajomych, no nie? Bo tam patrzę na nich i ja po prostu widzę, że oni ewidentnie potrzebują pracy terapeutycznej. To jest, wiesz, od razu, nie? Mhm. No i ja ogólnie staram się narzucać i mówię, wiesz co? Zwróć uwagę u siebie na to i na to, nie? A on mówi, ale tak, przecież wszystko super, no nie? I jak ja potem oczywiście zadam takowe pytanie, mówię, wiesz, jak ten sen, jak tam trawienie, to się okazuje, że kurde, wszystko źle. Ale jakby, a to wiesz, jakby wypróżnianie teraz na 4 dni to nie jest spoko? No, ale ktoś powie, że jest regularnie. A regularnie jest na 4 dni, no nie? Tak. A że regularnie się nie wysypiam. Więc wiesz, to jest jakby trochę problematyczne i no ktoś też musi chorować, no nie? Nie szukujmy się stwierdzenie. Ktoś też musi, no my też musimy jakoś tutaj, wiesz, zarabiać. Coś musimy robić. Okay. I mógłby się wydawać, że wiesz, jakby produkt takich materiałów spowoduje, że coraz więcej osób będzie jakby świadomych i zastanowi się, że ej, może by się wyrwać z tego letargu i coś ze sobą zrobić. Ale... Znaczy ja tego w ogóle wszystkim życzę. Jakby tak było, no niestety no, jakby niemożliwe. Ja bym się wtedy, ja to bym się cieszył, jakby wszyscy ludzie wyzdrowieli. Ja bym się nawet zajął wtedy po prostu czymś innym, robieniem z czystym sumieniem, bo wszyscy byli piękni, młodzi i sprawni, wtedy bym robił po prostu piękne zdjęcia. Myślałem, że też wtedy wszyscy by robili zdjęcia. Wszyscy by robili zdjęcia. Ale nie wiem, wiesz. Tak. Jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia. No dobra. Tak to możemy, wiemy, że to nie nastąpi, więc możemy też robić fajne rzeczy. Możemy edukować i się okazuje, że... Część osób to może ze wszystkich, odkryje. Którzy to obejrzą, którzy, ma, wiesz, osób, które to obejrzą, będzie ileś tam, osób, które... ogólnie większość osób, które obejrzy, jest w pobudzeniu. Nie oszukujmy się specjalnie, bo ja też jesteśmy jakby osobami, które pracują, prowadzą szkolenia z młodymi terapeutami. I powiedzmy, że są terapeuci, czyli oni już wiedzą sporo. Wiedzą dużo więcej niż przeciętny człowiek, dotyczące jakby zdrowia, fizjologii i tego, jak powinno się funkcjonować. Są młodzi. To już raczej tak, z góry ci narzuca, że powinni być w miarę ogarnięci. A i tak no, bywa różnie. Bywa dużo problemów, że mają, tak? I połowa osób często, która przychodzi na kursy, nadaje się na terapię, bo lepiej przeciwdziałać niż później, wiesz, jakby zamiatać tutaj ten cały burdel zdrowotny. Więc jakby patrząc na drugą część społeczeństwa, inną część społeczeństwa, która nie jest młoda, nie są też terapeutami i nie wiedzą tyle, to jest dużo, 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 dużo gorzej. Więc no jest to duży problem populacyjny. My pewnie będziemy go jeszcze poruszać wielokrotnie w innych ujęciach, a pewnie pojawi się to w trzecim sezonie, więc słuchajcie, będziemy sobie powoli kończyć. Możecie dać nam znać, jakie są wasze przemyślenia na ten temat, czy staracie się pracować z pacjentami właśnie w ten sposób i analizować ich problemy i gdzieś tam starać się przeciwdziałać, a nie tylko leczyć dolegliwości bólowe, bo życie pokazuje, że to nie ma sensu specjalnie. To jest pierwsza rzecz. A druga, robimy sobie małą przerwę po drugim sezonie, więc sierpień jest taki troszeczkę na odpoczynek od mediów i tworzenia, jeśli chodzi o podcasty. No i wracamy z nowym rokiem szkolnym. Razem, jak dzieciaki wjeżdżamy. W końcu wrócą do szkoły, to my też wrócimy. Będziemy nagrywać dla nich. O. Dzieci z podstawówki, nie ma gimnazjum, z liceum, może dla studentów, ale to już może nawet nie. Studenci to teraz mieli, tak? To teraz. Odcinki typu nie bądź zbany, bo dla nich. Chyba będziemy musieli jeszcze kogoś zaprosić. No zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Tak, co prawda, że będziemy nagrywać w nie tak pięknych okresach natury. Osoby, które były na YouTubie, widziały po prostu, że jest fajnie.
za nami. Mam nadzieję, że nie aż tak głośno, jak tu bywało, że te mikrofony zbierały tylko nasz dźwięk z buzi. Nasz no, podobno głos. Tak. Podobno tak jest, no. Podobno Michael Jackson na nich nagrywał. Nie Snapdog. To chyba też. Mi Krzysiek powiedział, że Michael Jackson. Maćka namówiło to do kupna, że tu Michael Jackson nagrywał i mówi. Tylko to mnie biorę. W ogóle... Jaka cena? Nieważne, biorę. Michael Jackson, a trochę, Snapdog, to... biorę. O, chyba nas wkręcił. Może tak być, no bo są nawet dobre mikrofony. Ludzie piszą w komentarzach, to fajnie się słucha, no. I że jakość jest okej. Okay. Dobra, słuchajcie, bardzo miło było was gościć, albo wy gościć się nas, nie wiem jak to w sumie działa, właśnie w drugim sezonie na Eurofreaków. I widzimy się w trzecim, we wrześniu. Obejrzyjcie sobie zaległości. My też na Instagramie widzimy, że oglądacie zaległości, więc fajnie. Tak. Wakacje są właśnie do zaległości i my im dajemy teraz możliwość nadrobienia zaległości. Przez cały sierpień. Przez cały sierpień. I widzimy się we wrześniu. W trzecim sezonie. Macie jakieś ewentualnie pomysły dla nas na to, jakie by tematy poruszać w tym trzecim sezonie, to oczywiście jesteśmy otwarci. Wiecie, że te materiały tworzymy dla was, więc śmiało piszcie swoje propozycje. Właśnie zebrał się wiatr, więc kończymy. Miło było, do zobaczenia. Patryk Sobotka. Maciek Duczyński. Ciao.